sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. Dobry wieczór, bardzo miło mi się z Państwem spotkać jak co tydzień. We wtorek pierwszy raz w tym roku, cała długa, bardzo interesująca oczywiście jak zawsze lista gości, ale otwierają Michał Woś, wiceprezes Suwerennej Polski, poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie ministrze, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór państwu. Dołączy do nas za chwilę Krzysztof Paszyk, czyli przewodniczący klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. W drugiej części programu Patryk Michalski z Wirtualnej Polski, Michał Kolanko z Rzeczpospolitej, czyli czołowi dziennikarze polityczni, a po 19 jeszcze Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich, działacz społeczny, pewnie świetnie Państwu znany. Jan Śpiewak zajmuje się od miesięcy, uważnie śledzi działalność biznesową, umiarkowanie, delikatnie mówiąc, udaną Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego, i o tym też z nim porozmawiamy. Na początek Michał Woś, Suwerenna Polska, zanim do polityki, panie ministrze, przejdziemy, to smutna dzisiaj informacja, która obiegła Polskę przed południem. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski niestety zmarł. Świetnie znana pewnie panu ministrowi postać, ale też naszym widzom, czytelnikom Superekspresu, bo ksiądz Tadeusz gościł także w tym programie na łamach Superekspresu. Często myślę, że jeżeli o kimś można powiedzieć odważny człowiek, dobry i mądry, to chyba każde z tych słów świetnie do niego pasuje. To prawda. I wierny swoim zasadom zawsze, niezależnie od różnych kontekstów, szedł tym szlakiem, który wytyczył, w który wierzył. No, wybitna postać. Myślę, że wielu osobom będzie go brakowało, ale my często mówimy o takim, czasami tej bardziej publicznej działalności, a przecież to najbardziej szlachetne dzieło to było prowadzenie tych domów pomocy, tej wsparcia świętego Alberta. Tak jest. I to jest coś pięknego, poświęcić temu życie. No, na pewno księdza Isakowicza-Zaleskiego będzie wielu osobom brakowało. I będzie tego głosu w życiu publicznym także brakowało. Ale oczywiście będziemy księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego pamiętali, i także to jego dzieło przede wszystkim pamiętane będzie i zostanie ta wielka spuścizna. Do polityki teraz przejdźmy, panie ministrze. O, witamy kolejnego gościa, już zmierza do stołu. Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu PSL. Dzień dobry wieczór. Przewodniczący, witam serdecznie. Przepraszam za spóźnienie. Nie ma sprawy. Takie spóźnienie to jeszcze w granicach takich wybaczalnych absolutnie się mieści. Bardzo się. Bohaterowie albo antybohaterowie, zależy z której strony na nich spojrzeć. Mariusz Kamiński, Michał Wąsik i Maciej Wąsik oczywiście. To o nich dzisiaj cała Polska mówi. Powinni trafić do więzienia, nie ma wątpliwości w tej sprawie, przewodniczący klubu PSL Krzysztof Paszyk? Myślę, że nie rolą polityka, panie redaktorze, jest ocena werdyktu, prawomocnego werdyktu niezależnego, niezawisłego sądu. Musimy zerwać z tą praktyką ocen werdyktów sądowych, jakichś nadawania im własnej interpretacji. Pan Wąsik, pan Kamiński są prawomocnie skazani i ich dzisiaj miejscem, do którego w myśl tego wyroku powinni być pokierowani, jest zakład karny. I tyle, aż tyle i tylko tyle. Nie jest dzisiaj rolą polityków nadawanie temu, co orzekł sąd wobec obu panów, jakiejś nadzwyczajnej rangi, robienia z tego jakiejś politycznej zadymy. To jest polityczna zadyma, panie przewodniczący. Chcemy tego, czy nie? Znaczy, my, obywatele, chcemy tego, czy nie, to wy, politycy, zrobiliście z tego polityczną zadymę. Ale ja należę do tych polityków, który przestrzega, tych, którzy chcieliby dzisiaj politycznej zadymy, żeby przestrzec o tym, że to nie jest dzisiaj ani miejsce, ani czas na to, żeby taką zadymę robić. Przed Polską jest wiele wyzwań. Widzimy eskalację konfliktu na Ukrainie. Przed nami wewnętrznie jest dzisiaj wiele wyzwań związanych z przygotowaniem budżetu państwa, z kwestiami dotyczącymi poprawy sytuacji ekonomicznej wielu zawodów, wypłacenie tych wynagrodzeń, które obiecaliśmy, czekają przedsiębiorcy również na pomoc. I my to dzisiaj chcemy robić. I powiem szczerze, na koniec, no,
nie mamy ochoty dawać się wciągać w tą polityczną zadymę, którą dzisiaj chce rozpętać obóz PiSu, który widać trudno adoptuje się do nowej roli partii opozycyjnej. I w takim razie głos oddajmy tej drugiej stronie partii opozycyjnej jak najbardziej od niedawna, panie ministrze, jeżeli chodzi o Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. Ich miejsce jest w więzieniu? Nie, ich miejsce jest w parlamencie, bo są posłami. Ja się zupełnie nie zgodzę z panem posłem, żeby przechodzić do porządku dziennego nad jawnym bezprawiem, nad jawnym łamaniem prawa, bo jeżeli mamy do czynienia ze skutecznym ułaskawieniem przez pana prezydenta w abolicji indywidualnej panów posłów w 2015 roku, to jest po prostu skuteczne. Nawet Sąd Najwyższy w swojej interpretacji wtedy, kiedy mówił o tym, żeby sąd ponownie zajął się tą sprawą, skupił się przede wszystkim na tym, że oni mają prawo dochodzić swojej niewinności, bo to jest druga instancja. Czyli ułaskawienie jest skuteczne po prostu. I cała reszta tych różnych upolitycznionych sędziów, kwestionująca orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, kwestionująca uprawnienia prezydenta, kwestionująca stanowisko wielu, wielu profesorów, którzy, gdy prezydentem był pan Komorowski, gdy prezydentem był pan Kwaśniewski, przyklaskiwali, mówili, że prawo łaski w naszej konstytucji może być stosowane na każdym etapie postępowania. Ale nie robili tego. Nagle teraz, kiedy prezydentem jest zwalni na innych etapach. Nie było takiej tradycji, nie było takiego zdarzenia w naszej historii, ale się stało. W 2015 została wykorzystana ta prerogatywa. Potem ruszyła cała lawina sterowana przez upolitycznionych sędziów z justycji, którzy i polityków, przyklaskujących im polityków, zwłaszcza tutaj Platformy Obywatelskiej, ale i PSL przecież nie jest bez winy w tej sprawie, kiedy z siedziby Platformy Obywatelskiej duża część sędziów wychodziła przecież ustalając różne działania ja polityczne, gdzie... Ja z PSL-u jestem, panie ministrze. Powiedziałem, że i PSL nie jest bez winy, ale odnoszę się... Będzie pan miał kogoś z Platformy, pan mówi o politykach. PSL oddalona jakiś kilometr od... O właśnie, nie da się pomylić. Ale rząd PO-PSL jednak współpraca, współtworzycie koalicję, no stamtąd wychodzili, tak? Ci sędziowie, politycy w togach de facto, którzy... Jaki mamy? Mamy w tej chwili chaos prawny w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że część sędziów podjudzona przez polityków stwierdziła, że będzie bawić się w politykę i będzie podważać status sędziów, będzie udawać, że sędziowie powołani przez prezydenta Dudę nie są sędziami. I będą kwestionować chociażby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jasne stanowi, że prezydent prawo łaski mógł zastosować, zastosował, jest ono skuteczne. Mamy zbuntowaną część sędziów, którzy robili wszystko, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom politycznym Platformy Obywatelskiej i wydawali takie, a nie inne uchwały najpierw, jak Izba Karna Sądu Najwyższego, a potem orzeczenia. Nawet ten sędzia, ciekawostka, który wydał zarządzenie w części wykonawczej o tym, żeby doprowadzić do więzienia, do aresztu śledczego formalnie panów ministra, panów posłów Kamińskiego i Wąsika, nawet ten sędzia przecież jest związany z Platformą. To można popatrzeć na Twitterze, co się dzieje, no, jakie jest oburzenie, kiedy... Rozumiem, jest... że chodzi o zmarłą mamę tego sędziego, że świętej pamięci lokalną, była dyrektorem biura pana Kierwińskiego, ale mówię o obecnej działalności. Ale nie ma sędziów, którzy mają rodziny. Mówię o obecnej działalności. Są, nie o tym, że jest córką biura dyrektora pana Kierwińskiego, to pan redaktor. Teraz to jest justicji. Ja mówię o tym, justycja swoją drogą, ale co on tam lajkuje na Facebooku? Można popatrzeć na Twitterze, te wszystkie koalicja, to powiedzmy pół biedy, te wszystkie profile różnych polityków też PSL-u, ale absolutnie wulgarne jakieś hasła związane z gwiazdkami, czemu na sztandary, co na sztandary bierze obecna koalicja 13 grudnia. To jest oburzające, bo to jest zamach na praworządność, to jest zamach w tej chwili na posłów, którzy mają przecież immunitet i wszystko, co jest robione w tej sprawie, no to jest próba po prostu odwrócenia kota ogonem, mydlenia oczu, a w tej sprawie trzeba po prostu trzymać się litery prawa. Teraz najprawdopodobniej panowie Kamiński i Wąsik przebywają w Pałacu Prezydenckim. Dzisiaj od godzin przedpołudniowych o 11 tam odbyła się uroczystość. Doradcami prezydenta zostali panowie Stanisław Żaryń i Błażej Poboży, współpracujący ze wspomnianymi panami Kamińskim i Wąsikiem. Z tej okazji pan prezydent zaprosił do Pałacu Prezydenckiego polityków Prawa i Sprawiedliwości. No i z tego pałacu na chwilę tylko wyszli, cały czas tam przebywają. Jaki będzie ciąg dalszy? Pytanie do Krzysztofa Paszyka. Już odpowiadam, natomiast nie sposób nie odnieść się tu do mojego rozmówcy. Otóż właśnie na tym polega, panie redaktorze, różnica między mną, politykiem,
panem posłem, panem ministrem, że ja absolutnie ani dzisiaj, ani 3 lata temu, ani 8 lat temu, jak władzę przejmowało PiS właśnie z ówczesną Solidarną, teraz suwerenną Polską, nie śmiałem w żaden sposób oceniać werdyktów sądów, bez względu kogo one by dotyczyły, w jakich okolicznościach były wydawane. Trybunał Konstytucyjny nie kwestionował w ogóle jego legalność, funkcjonowania, nie było tak, panie przewodniczący? To jest grzech pierworodny. Wątpliwości, które się... tylko dokończyć. Jeśli pan minister pozwoli, bo myślę, że szanujmy się chociaż w tej dyskusji. Póki nie dokonano, panie redaktorze, zamachu na Trybunał Konstytucyjny i nie uczyniono go przybudówką jednej partii politycznej, absolutnie też nikt rozsądny w Polsce nie śmiał tego absolutnie kwestionować. I to jest fundamentalna różnica. Drugi wątek, o którym pan minister podjął, no to tak, panie pośle, w jednym się zgodzę, rzadko się pewnie zgadzamy, ale tak, faktycznie, mamy dzisiaj chaos prawny i to być może większy niż się wielu wydaje, ale ten chaos prawny ma swoich autorów. Ci autorzy 8 lat temu obiecali Polakom, że naprawią wymiar sprawiedliwości, że uczynią go dostępnym. Jest taki pan Marek Kubala, to jest lider tego ruchu pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Oni wam zaufali. Potężna grupa ludzi zaufała, że wymiar sprawiedliwości będzie przywrócony obywatelom. Dzisiaj są rozgoryczeni, bo widzą, że te zmiany polegały tylko na tym, żeby przywrócić wymiar sprawiedliwości, ale jednemu środowisku politycznemu. Mamy dualizm w większości instytucji i jest pan jednym ze współautorów tego dualizmu, który dzisiaj powoduje chaos prawny. Natomiast... Ale panie przewodniczący, ale na przykład wy nie uznając Izby Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Spraw Nadzwyczajnych. Ale to, panie... Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Ciężko sobie tą nazwę To panie przewodniczący, w każdym razie, nie uznając jej stanowiska. Ja wsłuchuję się w głos, panie redaktorze. Dualizmu i jakiejś podwójnej rzeczywistości. Żeby była sprawa jasna. Nie ja kwestionuję tą Izbę Nadzwyczajną, która została wprowadzona również z naruszeniem prawa. Autorytety prawne kwestionują sensowność i legalność tej Izby. Sądy krajowe, sądy międzynarodowe zakwestionowały tą Izbę, która nie ma racji bytu z punktu widzenia prawnego w czasie pokoju. Nie ma w Polskim porządku. Ale ona uzna ważność wyborów za chwilę. Nie ma racji bytu. Proszę, za chwileczkę się odniosę. Pan mówił bardzo długo i ja słuchałem cierpliwie, więc ja tylko wsłuchuję się w dziesiątki, jak nie setki opinii, że ta Izba nie ma legalnego charakteru, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie. Natomiast z wielkim ubolewaniem... Ale kto stwierdzi ważność polskich wyborów? Ta Izba przecież za chwilę. No to będzie, że tak powiem, kolejny krok, niestety pogłębiający chaos i wątpliwości prawne. To myślimy w jakiejś bananowej republice, że ważność wyboru stwierdza Izba, wielokrotnie nazywałem system prawny w Polsce, wielokrotnie z mównicy sejmowej, z przykrością, za każdym razem tu podkreślałem, że z przykrością niestety ten chaos to jest coś, co niestety jest raczej charakterystyczne dla republik bananowych, nie dla krajów środkowej części Europy. No to jest jedna rzecz o tym, co dzisiaj stało się w Pałacu Prezydenckim, bo tego przecież pańskie pytanie dotyczyło. Z przykrością dzisiaj stwierdzam, że niestety pan prezydent Andrzej Duda przyczynia do pogłębiania tego chaosu prawnego, który w Polsce następuje. Pałac Prezydencki nie jest miejscem, który pod pretekstem zaproszenia na taką czy inną uroczystość będzie chronił, będzie dawał dach nad głową osobom, które, jeszcze raz podkreślę, mają prawomocny wyrok sądowy i nakaz odbywania kary w zakładzie karnym. To naprawdę jest zdumiewające. Ja to ze zdumieniem. Ja pana prezydenta Dudę bardzo często krytycznie oceniałem, ale mimo wszystko nie myślałem, że jako głowa państwa on zdobędzie się na takie ruchy, na jawne, już w tej chwili trzeba przyznać. Prezydent Duda wraca do roli aktywnego, czołowego polityka
obozu PiS-u i w takiej roli zaczyna funkcjonować od dnia dzisiejszego. To jest po prostu już jaskrawo widoczne. To pytanie teraz do ministra Michała Wosia o ocenę tego, co zrobił pan prezydent. Udzielił schronienia, chyba możemy tak powiedzieć, tym politykom Prawa i Sprawiedliwości. To wygląda na poważne działanie w poważnym państwie, głowy tego państwa, panie ministrze? No, pan prezydent jest strażnikiem konstytucji, strażnikiem porządku konstytucyjnego, ustroju tej Rzeczypospolitej. Jeżeli takie decyzje podejmuje, są one słuszne, jeżeli widzi tą anarchię, którą próbują zaprowadzić politycy obecnej koalicji, ale też którą zaczęli zaprowadzać w 2015 roku, bo ja przypomnę o tym, że to głosami też PSL-u zostali wybrani nadmiarowi sędziowie. To było źródło całego kryzysu. Później te wzywanie, prawda, później te wzywanie ulica za granicą, wzywanie różnych instytucji międzynarodowych, kwestionowanie. Za granicę. Ale pan mnie przed chwilą prosił, panią pośle, o chwilę spokoju. Ja powiedziałem dwa wyrazy. Niech pan jest precyzyjny. Pan nie wytrzymał. Jest po jeden. Zrewanżować się postanowiłem. Wzywanie za granicę, ale co ważniejsze, to... Nie, a ulica już czwarta. To nie pan poseł z całym szacunkiem Paszyk, to nie posłowie PSL-u, to nie jeden, drugi, trzeci człowiek jest od tego, żeby kwestionować legalność, jeżeli mamy ustawę, ustawy kształtują zgodnie z konstytucją porządek prawny w Polsce, żeby coś takiego oceniali, no przepraszam, w dyskusji jeden z drugim pan Kowalski, pan Jan, pan Nowak, ktokolwiek, tylko Trybunał Konstytucyjny. Jest, prawomocne orzeczenia sądu, politycy od tego, żeby je oceniać i uznawać za nieważne. Jeżeli mamy orzeczenie Sądu Najwyższego o tym, że, a to jest Sąd Najwyższy, dwa składy Sądu Najwyższego orzekły o tym, że pan Maciej Wąsik i pan Mariusz Kamiński są posłami, bo ułaskawienie... Dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich o tym mówił. Panie pośle. Rzecznik Praw Obywatelskich w tej sprawie się panie dzisiaj pośle. Wypowiedział. Dobrze, ale to przepraszam, Sąd Najwyższy czy Rzecznik Praw Obywatelskich? Sąd Najwyższy dwóch orzeczenia... Rzecznik Praw Obywatelskich jasno dzisiaj powiedział, że Sąd Najwyższy nie ma prawa wtrącać się w prawomocy wyroku. Sąd Najwyższy w dwóch orzeczeniach stwierdził, że uchylenie, jakiekolwiek działanie marszałka Hołowni dotyczące mandatu posłów jest nieskuteczne, bo po pierwsze było w błędnej procedurze, a po drugie dlatego, że ułaskawienie jest skuteczne. To jest orzeczenie Sądu Najwyższego. Odsyłam do oświadczenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, co jest de facto gotowym aktem oskarżenia dla tych wszystkich, którzy kwestionują to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami, czy nie. Oni są posłami, a cała reszta tych wszystkich działań, które realizuje obecnie władza wykonawcza i ta koalicja chaosu, właśnie ten chaos pogłębia, właśnie ten zaprowadza słownie, no, wzoruje się przecież na różnych wschodnich systemach niedemokratycznych, no bo tam rzeczywiście są więźniowie polityczni i tam się ludzi zamyka za to, że bezwzględnie zwalczali korupcję. Bo przypomnijmy, za co jest pan Kamiński skazany i pan Wąsik. Afera gruntowa. Ale w aferze gruntowej dwie sprawy, bo pierwszy sędzia, pierwszy skład, który był pan sędzia Łączewski, zresztą ma postępowanie za to przecież, jak próbował upolitycznić tę sprawę w 2015 roku i kiedy pisał na komunikatorach, myśląc, że pisze z politykami opozycyjnymi, jak obalić rząd, jak doprowadzić do przegrania wyborów. Myślał, że z Tomaszem Lisem pisze. Tak myślał. Natomiast co istotne, dwie sprawy. Jedna oczywiście. Dokumenty legalizacyjne powinny być produkowane przez ABW, a nie przez CBA. I drugie, nagrana rozmowa zgodnie z sztuką powinna być nie w hotelu, a być może gdzieś w miejscu publicznym. I to są dwa zarzuty, za które pan Kamiński i pan Wąsik dostali 2 lata więzienia, mimo że są ułaskawieni przez pana prezydenta. Ci ludzie działają w interesie państwa, działali w interesie państwa i dzięki nim w Polsce poziom korupcji jest na dużo, dużo niższym poziomie niż wtedy, kiedy wszystkie rządy kolejno współtworzyło PSL. I pan przewodniczący Krzysztof Paszek? Nie będę ulegał tym inwektywom tu i złośliwościom, które... A nie było. Nie było, to fakty były, panie pośle. Fakty były. Nie, zarzucanie, fakty pana obrażają. Zarzucanie jakichś, wie pan, przestępczych działań w czasach, kiedy moje środowisko Jednoznacznie, w którym momencie zarzuciłem panu przestępcze działanie pana środowiska? Wzięło odpowiedzialność za państwo. To są takie inwektywy, więc nie będę temu ulegał. To już pana opinia. Natomiast, panie ministrze, dzisiaj wielu Polaków już zapomniało aferę gruntową, to co Kamiński z Wąsikiem wtedy zrobili. Jest taka, myślę, że złota zasada, którą wtedy złamali obaj panowie. Mianowicie nie można nikomu, nawet mając najszczytniejsze
cele, podkładać przestępstwa pod nos, kiedy oni tego nie zrobili. Tak było w przypadku świętej pamięci Andrzeja Lepera. Ale teraz pan mówi nieprawdę. Za to w najbardziej ogólnym, sposób zostali obaj panowie skazani. Natomiast panu porczywie, nie wiem, być może jakąś własną miarą albo miarą używaną przez swoje środowisko polityczne. No, pan zaczął. Nie, ja mówiłem o faktach. Pretensje pan do siebie może mieć. Miesza porządek władzy wykonawczej z władzą sądowniczą. Ja się uporczywie będę, panie redaktorze, trzymał, że to są dwa różne porządki, dwa odrębne władzy, które wzajemnie nie mogą ingerować, nie mogą sobie w paradę wchodzić. I uważam, że z takiego rozumienia wynika właśnie postrzeganie wyroku wydanego przez niezależny, niezawisły sąd, z którym się po prostu nie da komentować ani używać takich opinii, jak tu pan minister. Natomiast jeżeli mają sobie nie wchodzić w paradę, to była prerogatywa prezydenta w 2015 roku zastosowana, taka absolutnie jedna z bardziej niezależnych i niezwiązanych z żadnymi innymi organami. Oczywiście. I wtedy władza ustawodawcza, tylko sądownicza, zastosowała to prawo prezydenta. Pan prezydent, panie przewodniczący, prawda? I nasi oponenci traktują prerogatywy trochę tak, jak były stosowane prerogatywy w czasach monarchii. Ale ta jest trochę szczególna, ta jest właśnie taką trochę monarszą. Ale jak działa prawo łaski, panie pośle? Andrzej Duda nie jest królem i nie działa jak jego otoczenie, nie działa jak dwór. Każda prerogatywa musi być osadzona w granicach prawa, w porządku prawnym Rzeczpospolitej. To, jak zrobił pan Andrzej Duda, jeśli chodzi o prawo łaski zastosowane do Wąsika i do Kamińskiego, niestety nie do końca wyczerpuje te reguły, w których to powinno być osadzone. Natomiast co chciałem, a mi tak już pozbawia pan minister uporczywie. Bardzo długo pan poseł mówi. Tak. Odsyłam do wypowiedzi profesora prawa, rzecznika praw obywatelskich, Praw Obywatelskich pana Marcina Wiącka. On jasno i bardzo precyzyjnie i niezwykle merytorycznie właśnie skomentował nieskuteczność wypowiadania się przez Sąd Najwyższy o prawomocnych wyrokach sądu. Panie przewodniczący, ale rolą rzecznika praw obywatelskich jest ocena Sądu Najwyższego? Nie, ocena stanu prawnego. Ocena Rzecznik Praw Obywatelskich nie ocenia Sądu Najwyższego. To nie ocenia Sądu Najwyższego. Chyba, że jest taka potrzeba POPS-u. Ocenia stan prawny, który jest elementem kryzysu prawnego, który pogrąża dzisiaj Polskę, który został rozpętany przez naszych poprzedników deformami kolejnymi wymiaru sprawiedliwości. Odsyłam do tej wypowiedzi pana profesora Wiącka, ponieważ ona burzy zupełnie tą logikę, którą zaprezentował pan minister. Jedno zdanie, pan poseł zupełnie nie wie, jak się potoczyła afera gruntowa i zupełnie nie wie o tym, że ta wasza narracja o tym, że nie było podstaw... Wy wiecie najlepiej. Nie było podstaw, zmiażdżył sąd. Pan się powołuje na sądy. Sąd zmiażdżył waszą narrację o tym, że nie było podstaw do wszczęcia operacji specjalnej, bo te podstawy były i w tym zakresie Mariusz Kamiński działał w pełni legalnie. Został skazany. Niech pan się zapozna, pan nie wie, o czym mówi. Pan chodzi do studiów. Został skazany za dwie rzeczy. Cała reszta została obalona, bo sąd uznał, że miał podstawy ku temu, tak żeby sądzić, że było środowisko korupcyjne, które i korupcję, którą trzeba było wyplenić gorącym żelazem. I ja jestem zwolennikiem tego, nie było u Lepera, żeby korupcję gorącym żelazem wyparać. Metody, został skazany Mariusz Kamiński nie za to, że podjął taką decyzję, nie że przeprowadził prowokację, bo sąd uznał, że były podstawy do takiego działania. Został skazany za dwie proste rzeczy. Jedna, że dokumenty powinna wytworzyć inna instytucja ABW, a nie CBA. I drugie, że jakby agent, który prowadził tą sprawę, nagrał kogoś na ulicy, byłoby okej. Okay. Nagrał w hotelu i nie jest okej. Okay. I to są dwie rzeczy. No takie, że korupcję trzeba zwalczać czy nie. Ja rozumiem, że wy chcecie zniszczyć CBA, bo Mariusz Kamiński wykrył chociażby aferę hazardową. Poinformował o nim rząd Tuska i w 2009 Tusk zrobił wszystko, żeby go usunąć. Teraz mieliście na sztandarach, powiem szczerze, nie pamiętam, a czy trzecia droga, ale jako koalicja, nie pamiętam, czy jako koalicja, jak kilkanaście innych państw, wie pan, w Unii Europejskiej, nie miały z tym najmniejszego Dla zwalczania opozycji.
o tym porozmawiamy, jak komisja będzie pewnie sporo powodów, żeby o sprawie Kamiński i Wąsik są bohaterami zwalczającymi korupcję, a Tusk chce zlikwidować CBA i dlatego się teraz W ostatnich 8 latach wielkie sukcesy CBA, panie ministrze. To jakie są w waszych ostatnich dwóch kadencjach? Bo pan teraz przywołał aferę hazardową. Ale nasze środowisko zawsze... A ostatnich 8 lat duże afery wykryte przez CBA. Przypominam sobie chociażby Komisję Nadzoru Finansowego. To był człowiek z naszego przecież środowiska, wobec którego CBA działało bezpardonowo. Przypominam sobie senatora Prawa i Sprawiedliwości Świętej Pamięci, wobec którego CBA działało bezpardonowo. Przypominam sobie kilku innych posłów, wobec których CBA działało bezpardonowo, bo my zawsze mówimy, u nas nie ma doktryny. U nas nie ma doktryny. Nie, z rękawa teraz trzy przekazałem, o nich pamiętam. To nie za dużo. U nas nie ma doktryny Neumana. Neumann został nagrany, mówiąc o tym, że róbcie co chcecie, bo sądy są po naszej stronie. I my dzisiaj widzimy, ci upolitycznieni sędziowie z justicji, robią wszystko, żeby pogrążyć polityków Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Takie są fakty. Mówi w wielu mediach. To jest ingerencja władzy sądowniczej. To tylko teraz kolejny wątek do tej rozmowy dorzućmy. Między innymi pan profesor Ryszard Piotrowski w różnych mediach od paru dni o tym mówi, że jego zdaniem prezydent, trochę jakby godząc panów stanowiska, zarówno miał prawo w 2015 roku ułaskawić panów Kamińskiego i Wąsika bez wtedy prawomocnego jeszcze wyroku, ale teraz... Jak większość doktryny. No tak, ale z drugiej strony panie ministrze mówi, że teraz jednak sytuacja jest inna po kolejnym wyroku sądu i po prawomocnym już wyroku właśnie i prezydent powinien jeszcze raz ten akt łaski zastosować i sprawa byłaby zamknięta. Dlaczego prezydent tego nie może zrobić? Ja się wsłuchuję w głos pana prezydenta. Mówi o tym, że pierwsze ułaskawienie jest skuteczne, że później był cały szereg upolitycznionych sędziów, którzy nie kwestionowali... Ale nie przeciąłby tego tematu? Ale nie kwestionowali, nie przestrzegali porządku konstytucyjnego polskiego, bo kwestionowali Trybunał Konstytucyjny. To jest ten spór między Sądem Najwyższym i starymi sędziami tak zwanymi, którzy kwestionują tych sędziów, których powołał Andrzej Duda. Dla nich sędziami są tylko ci, co powołał Komorowski. Jedni mają rację swoją, drugi mają rację swoją, no i ci ministrowie byli ukrywają. Znaczy, rozumiem, że pan redaktor próbuje teraz znaleźć jakieś rozwiązanie, które by uspokoiło sytuację. Ja nie jestem od tego, żeby decydować o tym, jakie to rozwiązanie powinno być wdrożone. Natomiast ja się wsłuchuję w głos pana prezydenta, który mówi o tym, że prawo łaski, które zastosował, jest skuteczne. Ja powiedziałem na początku programu, panie redaktorze, coś, co mogłoby pogodzić stronę, a mianowicie nawet Sąd Najwyższy, ten upolityczniony w swojej uchwale, w której kazał się zajmować dalej sprawą Wąsika wbrew ułaskowieniu pana prezydenta, on tam rozważa jedną rzecz, a mianowicie prawo łaski mogłoby naruszać, te takie wydane zanim jest prawomocny wyrok, mogłoby naruszać prawa pokrzywdzonych do uniewinnienia. I to był jedyny, główny aspekt, na którym Sąd Najwyższy się opierał wówczas, każąc jeszcze raz zająć się sprawą Wąsika. Czyli nie rozważał co do meritum, czy prawo łaski jest skuteczne, czy nie, czy oni są łaskawieni, czy nie, tylko rozważał procesowo, że być może powinno dojść do drugiej instancji, po to, żeby sąd mógł powiedzieć, że są niewinni albo winni. Ale jesteśmy tu teraz, panie ministrze. I dlatego mówię, ułaskawienie z 15 roku jest w mocy prawne, jest obowiązujące, a panowie Wąsik i Kamiński są posłami. I kropka. Pytanie do pana przewodniczącego Krzysztofa Paszyka. Czy policja powinna wejść do Pałacu Prezydenckiego? Jednym zdaniem tylko, no ciężko mi się słucha pana ministra, kiedy... Niech panu wierzy, że mi też się pana bardzo ciężko słucha, ale jakoś się godzimy w tym programie wzajemnie nie przeszkadzać sobie. Niech pan da uzupełnić. Proszę bardzo. Dlaczego mi się ciężko słucha? Bo kiedy coś jest werdyktem sądowym, nie po linii obozu politycznego, z którego wywodzi się pan minister, no to sąd jest upolityczniony, to są upolitycznieni sędziowie z justicji, tam... Ale to ile przykładów, się sam pan zna te przykłady. Tysiąc pyta, natomiast jak coś jest przez na przykład trybunał wydany, którym zarządza pani, która na śniadanka do prezesa Kaczyńskiego, czy obiadki mu tam robi, to jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, super obiektywny, to jest w ogóle najlepsza wyrocznia. Czyli co, orzeczenia Trybunału nie są orzeczeniami? Przechodząc do pana, już panu wyjaśniłem, jaki mamy Trybunał. Już panu wyjaśniałem, ale kiedy są orzeczenia Trybunału, na przykład podwyżki dla sędziów i prokuratorów. Pan redaktor Prusinowski... Jedna rzecz, w grudniu pan redaktor Prusinowski pojawiła się w Sejmie jest ustawa, gdzie... dalej będzie tam te demagogie opowiadał. Do Sejmu wpłynęła ustawa rządu Tuska i rządu, który pan wspiera, powołująca się na wyrok tego Trybunału Konstytucyjnego, który tak kwestionujecie, któremu trzeba uwzględniać podwyżki dla prokuratorów. I to była ustawa, w uzasadnieniu tej ustawy wskazywaliście orzeczenie Trybunału. Czyli jak wam jest wygodnie, to mówicie, że to są orzeczenia Trybunału, a jak wam nie pasuje, to
to no nagle nie jest trybunał. Znowu no pojeden. Niech się pan określi, panie pośle. 2-2. Panie przewodniczący, a jeżeli chodzi o policję i pałac prezydencki, powinna policja wejść do pałacu prezydenckiego? Bo tam podobno w okolicach zainstalowała się w różnych ramach. Ja wiem, że Prawu i Sprawiedliwości dzisiaj, ich akolitom, no najbardziej zależałoby do tego, żeby wojna domowa w Polsce. Ale co pan wygaduje? Muszę protestować. Ale to jest skandaliczne, co policja, pan mówi. Żeby policja zajmowała się panami, którzy tam są dzisiaj chronieni przez pana prezydenta, natomiast no, odpowiedzialne władze, odpowiedzialni ludzie kierujący instytucjami państwowymi no, muszą przestrzegać pewnych zasad, żeby taki chaos i wewnętrzny bałagan, który jest podsycany dzisiaj przez naszych szanownych oponentów, nie nastąpiło. Natomiast ale może się mówi, a to co? Ale to są dopiero inwektywy, nie? Idąc za tokiem myślenia pana redaktora, uważam, że tak. Prezydent dzisiaj, gdyby odpowiedzialnie chciał tą sprawę, która dzisiaj grozi bardzo poważnymi konsekwencjami, bo naprawdę jesteśmy na skraju kryzysu, rozwiązać, to wydaje mi się, że powtórzenie już w tej chwili w realiach, które jak najbardziej pozwalają na ułaskawienie, mógłby to ułaskawienie przeprowadzić w sposób, który nie byłby przez nikogo kwestionowany i to by ucięło sprawę. No pytanie, wracam do tej pierwszej kwestii, czy panu prezydentowi dzisiaj zależy na załagodzeniu tej sytuacji, czy będzie z jednym z aktorów bieżącego sporu politycznego, który będzie podsycał tą wewnętrzną sytuację i pchał Polskę, moim zdaniem, w bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie te wątpliwości prawne i chaos będzie się niestety pogłębiał. Ja uważam, że trzeba za wszelką cenę tego scenariusza unikać. I minister Michał Woś? Znaczy, mówiliśmy tu o inwektywach, nagle pan poseł mówi, że ktokolwiek w Polsce chce wojny domowej. Proszę się zastanowić nad tymi słowami, bo rzeczywiście pan, to już mam jest, prawo już jest skrajne działanie. Mam prawo i skrajne inwektywy. Ale panie pośle, cierpliwości, niech pan posłucha. Ja naprawdę wytrzymuję to, co pan tu mówi. Nie zawsze, panie minister. Ale staram się. Proszę docenić, się staram. Jeżeli pan prezydent jest głową państwa, strażnikiem konstytucji, strażnikiem porządku, to powinien ten porządek konstytucyjny pilnować i chronić. Jeżeli władza Donalda Tuska chce wysłać policję na Pałac Prezydencki, rzeczywiście podkręcenie emocji, podgrzanie emocji, dolanie oliwy do ognia i coś skandalicznego na najwyższy urząd w państwie. Wystarczy prosta rzecz. Uznajcie skuteczność aktu łaski z 2015 roku, nawet w perspektywie tych orzeczeń, na które pan się powołuje, wydanych zresztą z naruszeniem prawa. I tyle. Akt łaski obowiązuje. Łaska dana panom Kamińskiemu i Wąsikowi obowiązuje niezależnie od dalszych, późniejszych działań co do tych czynów. I kropka. Pan prezydent dzisiaj absolutnie przestał być strażnikiem konstytucji. Bo pan tak twierdzi, tak. Pan prezydent dzisiaj staje się strażnikiem interesu jednej partii politycznej. To jest, panie ministrze, pan z obok politycznego trochę wyszedł. Od 2015 roku. To myślę, że też by pan zauważył złożoność. Wszyscy już są zwyczajeni do tego, co wy robicie. Bardzo proszę, panie redaktorze, dokończę teraz kwestię o prezydencie. Udziału w tym programie, bo pan minister, widzę, ma trzymanie nerwów na więzi. Pan prezydent, ten wątek proszę dokończyć. Ja jeszcze zadam panu jedno pytanie. Pan prezydent moim zdaniem abdykował z roli strażnika konstytucji, ładu prawnego dzisiaj. Stał się strażnikiem swojej dawnej partii politycznej i niektórych ich działaczy, którzy trochę dzisiaj chcą stawać ponad prawem, ponad innymi obywatelami. Obywatele chcą traktowania dzisiaj wszystkich równo. Jeśli ktoś niestety ma na bakier z prawem, a obaj panowie są na bakier, muszą ponieść karę. Takie są oczekiwania większości, proszę mi wierzyć, po różnych spotkaniach, rozmowach, których dziesiątki dzisiaj, wczoraj, w ostatnich dniach odbyłem. Takie jest naprawdę oczekiwanie społeczne i tu dziwię się panu prezydentowi, po raz kolejny to powiem, że idzie moim zdaniem bardzo zgubną ścieżką. To tak krótko panów na koniec już zapytam i poprosiłbym o krótkie odpowiedzi, czy będzie coraz ostrzej, czy ten dualizm będzie się pogłębiał, czy wasze stanowiska będą się tylko rozjeżdżały, czy możliwe jest, nie wiem, coś może w stylu okrągłego albo jakiegokolwiek innego stołu, kiedy liderzy partyjni zasiądą i powiedzą, no nie, to po prostu jest złe dla Polski, co się teraz dzieje i musimy przygotować jakiś akceptowalny dla wszystkich kierunek
działania, minister Michał Woś? Znaczy, tutaj mamy do czynienia z tym, czy my chcemy państwa praworządnego, czy chcemy działać zgodnie z prawem, przestrzegać litery i ducha prawa, konstytucji, czy mamy się poddawać terrorowi jakiejś opinii, które ktoś prezentuje, że coś jest ustawą albo nie jest ustawą, że uchwałą będą zmieniać zarządy mediów publicznych, wrzucając ten wątek, no co następną uchwałą będziecie robić. To jest kwestia elementarnych zasad prawa, czyli tego, żeby przestrzegać prawa, przestrzegać konstytucji. Czyli będzie tylko ostrzej. Nie, no trzeba oczywiście, no trzeba łagodzić ten spór. Bo załagodzenie tego sporu powinno polegać na tym, że panowie z koalicji 13 PiS-u. Grudnia, nie, panowie z koalicji 13 grudnia uznają, że prezydent skutecznie zastosował prawo łaski. I to jest rozwiązanie. Jak można wsadzić do więzienia kogoś, kto jest ułaskawiony? Przecież to narusza elementarne zasady prawa i praworządności. Przewodniczący Krzysztof Paszyk? Koalicja nie 13 grudnia, nie wiem skąd takie przywiązanie do tej daty u pana... Wtedy byliście powołani, pana ministra, to podejrzane, bo 13 grudnia to... Koalicja chaosu jeszcze może być. Natomiast jeśli już, to koalicja 15 października, więc dnia zwycięskich wyborów przez Partię Demokratycznej opozycji. Staramy się, panie redaktorze, gasić ten spór, gasić te wątpliwości, które i chaos, który się podsycany przez PiS i akolitów niestety poszerza. Stąd moim zdaniem bardzo odpowiedzialna decyzja dzisiaj o przesunięciu obrad Sejmu na przyszły tydzień, żeby nie eskalować tej sytuacji. Strach. Nie podawać argumentów właśnie PiS-owi i akolitom do tego, aby wichrzyć dalej tą sytuację, bo to nie jest jakaś gierka, wbrew temu, co tu pan poseł mówi, i granie z jakimiś śmiesznymi rzeczami, tylko naprawdę poważna sytuacja, która dotyka nasz kraj i która bez naprawdę jakiegoś opamiętania, no, będzie nas prowadziła niestety w bardzo, bardzo niebezpieczne scenariusze. Ja jednym zdaniem się zgodzę, że to nie jest żadna gierka, że to są bardzo poważne sprawy, my musimy się troszyć o dobro publiczne. Patrząc na was, dlatego rzeczywiście wystraszył się marszałek Hołownia, to jest strach, w związku z tym przesunął posiedzenie Sejmu, a ja zapraszam wszystkich w czwartek o 16:00 pod Sejmem, będzie wielki protest wolnych Polaków właśnie przeciwko temu wszystkiemu, to co ta koalicja... Co ta 13 grudnia robi. Czy wielki na proteście skończyło. W każdym razie tak, Prawo i Sprawiedliwość i szerzej Zjednoczona Prawica w czwartek będzie protestowała. Tymczasem panu dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł Suwerennej Polski, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości. Bardzo panom dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. To oczywiście nie koniec Wieczornego Ekspresu. Kolejni goście, ale chciałem powiedzieć kolejne tematy. Temat ten sam jednak pozostanie także w dyskusji z dziennikarzami Patrykiem Michalskim z Wirtualnej Polski, Michałem Kolanko z Rzeczpospolitej. Byli ministrowie Kamiński i Wąsik. To ciągle będzie temat naszej dyskusji. Myślę, że w otoczeniu wicepremiera Sasina, ale w związku z tym mailem także w otoczeniu Mateusza Morawieckiego była pełna świadomość, że nie ma podstaw prawnych do wydania polecenia Poczcie Polskiej czy PWPW organizacji wyborów kopertowych. I zapewne z tym związane było wstrzymanie się z podpisaniem umowy przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych z odpowiednimi podległymi instytucjami. Rzeczywiście sytuacja była dla Platformy Obywatelskiej korzystna, dlatego że wcześniejsza kandydatka Platformy, pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, ogłosiła wręcz wycofanie się z wyborów w proteście przeciwko trybowi korespondencyjnemu czy kopertowemu, natomiast rozwiązanie, które ostatecznie zostało zastosowane, umożliwiało każdej z partii zmianę kandydata. Platforma Obywatelska z tego skorzystała i nowy kandydat Platformy, czyli Rafał Trzaskowski, uzyskał bardzo dobry wynik. Natomiast nie mogę powiedzieć, żeby wymiana kandydata była elementem jakiegoś porozumienia między... W studiu Wieczornego Ekspresu mam już przyjemność i zaszczyt powitać moich kolegów dziennikarzy, Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. I Michała Kolankę z Rzeczpospolitej. Dobry wieczór.
Tematy dzisiaj mamy w zasadzie dwa. Ten pierwszy, kluczowy, który pewnie jeszcze i w najbliższych dniach będzie absolutnie dominujący w dyskusji publicznej, to temat ministrów Kamińskiego i Wąsika, ale też o byłym wicepremierze Jarosławie Gowinie i jego zeznaniach przed komisją śledczą trochę porozmawiamy. Czy policja powinna wejść do Pałacu Prezydenckiego, waszym zdaniem, i wziąć ze sobą, wyprowadzić z tego pałacu Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i doprowadzić ich do zakładu karnego? To powinna zrobić teraz policja, kiedy prezydent udzielił im schronienia? Może Patryk Michalski jako pierwszy? Nie uważam, że praworządne państwo, które nawet bardzo twardo egzekwuje prawo, dopuszcza do tego, żeby przepychać się w Pałacu Prezydenckim i próbować siłą wyprowadzić dwóch skazanych polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociaż uważam, że to prawo powinno być egzekwowane bezwzględnie, dlatego stąd, jak rozumiem, na przykład kontrolowane są samochody wjeżdżające, czy raczej wyjeżdżające z terenu Kancelarii Prezydenta po to, żeby sprawdzić, czy w tych samochodach obu panów nie ma. To działanie rozumiem. Słyszałem wypowiedzi ekspertów, którzy wskazywali, że możliwe byłoby zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika podczas konferencji prasowej, bo Pałac Prezydencki, no tak, dziedziniec nie jest objęty jakimś azylem. Widzieliśmy, że to się nie stało. Jeśli to się nie stało, jeśli funkcjonariusze policji nie zdecydowali się na przykład na zatrzymanie w trakcie... Trochę to bez sensu, bo teraz kontrolują samochody, jak nie zatrzymali ich 3 godziny temu na konferencji. To jak sobie wyobrażamy ewentualne wejście do Pałacu Prezydenckiego, więc nie wierzę w to, że jedna i druga strona, pomimo potężnych emocji, jednak będzie trzymała się tej litery prawa, chociaż jak wiemy, te interpretacje są tak skrajnie różne, że no może być z tym ciężko, ale nie wyobrażam sobie wejścia do Pałacu Prezydenckiego. Michał Kolanko. Miałem wrażenie, że poseł Paszyk, przewodniczący Paszyk nie odpowiedział wprost na twoje pytanie przed kilku minut i myślę, że to pytanie, które jeśli jak będzie padało teraz przez najbliższe minuty, godziny, dni zapewne do polityków koalicji, nowej koalicji rządzącej, to będzie też w jakimś sensie kłopotliwe, bo no są tacy też zwolennicy tej koalicji, którzy chcieliby takiego rozwiązania. Ale z drugiej strony to też jest chyba wpisanie się w scenariusz Prawa i Sprawiedliwości, żeby te obrazki z tego... Jak już pójść do więzienia, to spektakularnie. Były jak najgorsze dla samej koalicji. Ja z tego, co ja słyszę, no to panowie mają tam być na tej... W Pałacu Prezydenckim mają być nie czas nieograniczony. Do czwartku? A mają być do czwartku do tej demonstracji, że to chyba poseł... Właśnie chyba Maciej Wąsik czy Mariusz Kamiński pisali na Twitterze, że do zobaczenia w czwartek, więc to też by sugerowało, że to też jest już rzeczywiście realny Maciej Wąsik scenariusz. Chyba tak. Maciej Wąsik, tak. Do zobaczenia w czwartek, jakoś tak. Mhm. Więc wydaje się, że ta historia ma mieć swój finał w jakimś sensie właśnie w czwartek, ale pamiętajmy jedną rzecz, że pałac nie jest żadną eksterytorialną też ambasadą. No tak, nie jest ambasadą. Jeśli mogę jedną rzecz, bo jest wydaje tak mi się, że jeśli ten scenariusz dotyczący funkcjonariuszy służb miałby być na poważnie brany pod uwagę, to przecież jest Służba Ochrony Państwa, która, pytanie, czy nie byłaby zobowiązana ewentualnie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji do pomocy policji. Przecież wiemy o tym, że często służby ze sobą pracują. Jest podległa. Więc ja tutaj nie rysowałbym takich scenariuszy, że nagle policja zatrzymuje się przy krakowskim przedmieściu i na kogutach wychodzi, wjeżdża do pałacu, tylko wyobrażam sobie, że jeżeli jest to w ogóle brane pod uwagę, to dokonałoby się to przy pomocy Służby Ochrony Państwa, co oczywiście byłoby bardzo trudne dla tych funkcjonariuszy, którzy z jednej strony no, chronią prezydenta, z drugiej strony są podlegli szefowi MSWiA. Przy czym ja bym się jednak upierał, że no, akurat zachowanie prezydenta, o ile ono jest różnie oceniane przez różnych prawników, to nie rozumiem, dlaczego prezydent nie zdecyduje się na przecięcie tych spekulacji poprzez ponowne ułaskawienie, tak jak twierdzi Pałac Prezydencki, albo po prostu przez ułaskawienie, jeśli są ci, którzy uważają, że to pierwsze było nieskuteczne. Ja powołując się na Sąd Najwyższy uważam, że tak właśnie było i prezydent ma klucze do tego, żeby zdeeskalować tę całą sytuację, przy czym może dobudować do tego dowolną, wybraną przez siebie narrację polityczną, na przykład mówiąc, że on się nie zgadza z tym, że jest taka interpretacja Sądu Najwyższego, ale dla dobra sprawy, biorąc pod uwagę interes Rzeczpospolitej, granicą, tak, i tak dalej, łaskawia ponownie.
Można by to było na pewno ładnie obudować, jeżeli prezydent potrafił jedno ze swoich wet tłumaczyć dotyczące pozycji kuratorów w systemie oświaty, tłumacząc sytuacją międzynarodową i potrzebą uspokojenia sytuacji w kraju, to tym bardziej tutaj można by było to wpisać w jakiś szerszy kontekst. Michał Kolanko, faktycznie to powtórne ułaskawienie to jest najlepszy wariant dzisiaj? Premier Donald Tusk o tym zresztą wspominał, tak, że to były proste przecięcie tematu. To interesujące, że akurat ze strony KPRM-u dzisiaj wyszła taka informacja, bo oczywiście prezydent może tą piłeczkę przejąć, ale... No tyle, że gdyby Donald Tusk chciał tego ponownego ułaskawienia, to mógł o tym nie mówić, bo to chyba trudniej będzie teraz prezydentowi to też prawda zrobić to, co zasugerował mu premier Donald Tusk. No tak to już wygląda. Wszyscy są w takiej logice, trochę te obydwie strony, bo też widzieliśmy w swoim programie przed chwilą, jak skrajne są to, jak to skrajne jest to starcie, że te obydwie strony są trochę w takiej sytuacji, jak dwa samochody, które są jadą naprzeciwko siebie, no i jedna strona liczy, że druga po prostu mrugnie i zjedzie na pobocze. Natomiast to wszystko oczywiście wpisuje się w tą logikę tej takiej naprawdę już totalnej polaryzacji, którą mamy, która służy zresztą i PiS-owi, i Platformie. Najmniej służy Hołowni, Szymonowi Hołowni i też PSL-owi. No ale ona w pewnym momencie, czy już teraz, myślę, gdy mamy taką sytuację, że właśnie panowie Wąsik i Kamiński są w Pałacu Prezydenckim, zastanawiamy się, co z SOP-em, co z policją. Otóż przekracza, myślę, jednak takie, już dawno można by przekroczyło granice, po prostu szkodliwe dla samego państwa i jego powagi. Patryk Michalski, pytanie o to, czy z perspektywy prezydenta, czy dlatego nie mamy tak licznych zapowiedzi urzędników wszystkich prezydenckich, że nie będzie tego ponownego aktu łaski, że tam ta decyzja z 2015 roku jest cały czas w mocy, bo może jest to obawa taka, że no jeżeli ta prerogatywa prezydenta, ta decyzja prezydenta zostanie podważona, to może to być precedens. Ale prezydent... Pojawi się jakieś weto i powiedzą politycy Koalicji Obywatelskiej, czy inni politycy obozu rządzącego dzisiaj, że no jest taki inny, czy jeszcze inny powód, żeby uznać, że to weto może nie ma mocy. Że... No nie, ja bym nie sprowadzał tego do No bo to jest taka kluczowa, absurdu. No, bardzo silna prerogatywa, tak, jeżeli chodzi o prawo łaski. To prawda, ale do tej pory żaden prezydent nie dokonał ułaskawienia przed prawomocnym wyrokiem. Owszem, Andrzej Duda przedstawia swoje argumenty, nie pomijam ich. Jednakże większość prawników zwraca uwagę, że chociażby biorąc pod uwagę logikę, nie można uwalniać kogoś, kto nie został prawomocnie skazany, kto nie wyczerpał drogi, nie można mu darować kary. Prezydent uważa inaczej, wiem, znamy te argumenty, ale jednak ten ruch prezydenta był czymś nowym w polskiej historii. Żaden prezydent nie zdecydował się na zastosowanie ułaskawienia na tym etapie. I ja też nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali to tylko do jakiejś wojny narracyjnej, dlatego że tak, sąd orzekł, że panowie Kamiński i Wąsik są skazani prawomocnie na 2 lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy. I jest tak w demokracji, że wyroki się podobają, nie podobają, ale jednak musimy uznać jakieś minimum, to znaczy w tym wypadku to, że panowie są przestępcami i że prezydent w tym momencie ich chroni. Cała reszta to jest spór prawny, ale jest jakieś minimum, co do którego uważam, że prezydent też powinien być zgodny. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości akceptują narrację fałszywą panów Kamińskiego i Wąsika, że oni są niewinni. Bo przypomnę, że nawet ułaskawienie jest darowaniem kary de facto, przynajmniej w tym przypadku zastosowanym przez Andrzeja Dudę, a nie zupełnie zatarciem tego, co się wydarzyło, czy jakimś wehikułem czasu, który odwraca to, co obaj zrobili. Więc uważam, że dość szkodliwe jest tutaj, ale też na rękę PiS-owi sprowadzanie tego do takiej wojny narracyjnej, bo zobaczmy, jak Prawo i Sprawiedliwość skutecznie, moim zdaniem, buduje swój przekaz. To znaczy, jest nowa większość, jest potężny chaos. Prawo i Sprawiedliwość nie wnika w te niuanse, które są w tym przypadku ważne, ale dość trudne i w ten sposób chce budować takie wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś nieprawdopodobnym chaosem, który w tak krótkim czasie został wywołany.
Michał Kolanko, ten chaos to jest narracja Prawa i Sprawiedliwości, czy realny jakiś, realna nasza rzeczywistość, z którą się borykamy? Myślę, że jest tak, że przede wszystkim jest pytanie, jak to też będą odbierać wyborcy, tak? Zaczyna się nowa kampania wyborcza, samorządowa, później europejska, później prezydencka. Już listy są układane? Tak, no listy są już układane, kandydaci się już szykują, to widać zresztą w miastach też, przede wszystkim oczywiście nie tylko. No i pytanie też, jak to, na czyją stronę rozstrzygną, w jakim sensie wyborcy, to pokażą sondaże, ale pewnie pokaże też dopiero wynik wyborów, że czy uznają, że to jest, czy przeważy ta myśl, że trzeba żelaznej miotły i potrzebne są twarde rozwiązania, czy przeważy myśl, że miało być inaczej, a jest za dużo chaosu. No bo też i Trzecia Droga, i Platforma Obywatelska obiecywały trochę różne rzeczy, przynajmniej z różnymi akcentami przed wyborami 15 października. No i też coś zupełnie innego oczywiście obiecywało PiS. Więc to też zależy od samych wyborców, od sondaży, od tego, jak one też będą wpływać na tą dyskusję publiczną. Na razie mamy jeszcze jedną rzecz, o której nie rozmawialiśmy przed chwilą dzisiaj, że Szymon Hołownia, jak rozumiem, z poparciem całej koalicji 15 października przesunął... A nawet Konfederacji. Nawet Konfederacji przesunął obrady Sejmu na przyszły tydzień, czy dwa posiedzenia, które miały być. Ja tak dzisiaj rozmawiałem z niektórymi wyborcami, z moimi znajomymi bardziej po prostu wyborcami, którzy są wyborcami tej koalicji. No i nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Niektórzy... Ale uważali to za zbyt koncyliacyjne rozwiązanie? Tak, powiedzieli, że nie wolno się cofać. Ale to widzisz, to jest właśnie to rozkładanie akcentów, o którym mówiłeś, że Trzecia Droga jest mniej konfrontacyjna i stąd pewnie ten wybieg też uniknięcie zderzenia, prawda? Można było usłyszeć z samej koalicji, że lepiej byłoby, gdyby Wąsik i Kamiński trafili do więzienia i wtedy nie byłoby już kłopotu z posiedzeniem Sejmu. No ale ewidentnie to się nie stało dzisiaj, tak? Przynajmniej w tej chwili rozmawiamy. A swoją drogą, czy to nie jest dziwne, jeżeli policja faktycznie chce doprowadzić do więzienia dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, że od rana nie udało jej się tego zrobić? Tu musielibyśmy spojrzeć dokładnie na rozkład godzinowy i nie jestem w stanie teraz tego dokładnie odtworzyć, dlatego że nie wiem, o której przyjechał Mariusz Kamiński, ale na pewno było to ze sporym wyprzedzeniem, to znaczy przed 11, czyli zanim zaczęła się ta uroczystość nominacji współpracowników Kamińskiego i Wąsika. Około 10 było u nich w mieszkaniach chyba, prawda? No już ich nie było, prawda? No ale to godzinę przed spotkaniem w Pałacu Prezydenckim, no 10 godzina raczej nie kończy się ale to wynika też z tego, że kiedy formalnie ten nakaz dotarł do policji. Ja przed godziną 9 nieoficjalnie wtedy podałem te informacje, że policja jest już w posiadaniu tego nakazu, czyli może działać natychmiast. Jak rozumiem, to trwało jeszcze te kilkadziesiąt minut niemal do 10. No i wtedy panów już nie było. Zdaje się, że oni około 9, jak wynika z tych szacunków mniej więcej, chociaż dokładnej godziny nie znam, już wyruszyli do Pałacu Prezydenckiego. Być może można byłoby działać szybciej, być może policjanci mogliby wejść o 6 rano, wtedy pewnie zastaliby Mariusza Kamińskiego. Albo dlaczego podczas tego briefingu nie zatrzymali? Macieja Wąsika. Tylko dokończę jedno zdanie, bo ale uważam, że gdyby weszli o 6 rano, to jednak to nie byłyby środki adekwatne do tego, żeby o 6 rano pukać. Dlaczego nie weszli? No myślę, że były... Nie, przecież to pukanie o 6 rano jest takie trochę mam wrażenie... demonizowane, no jeżeli ma się kogoś doprowadzić do więzienia. No to w tym i teraz wypadku... nie mówię, czy polityków, czy nie polityków, to zapukanie do niego o 6 rano nie wydaje tak, się ale w tym wypadku największym skandalem. W wypadku o 6 rano nie było to możliwe, ja rozumiem, bo dopiero bo około godziny tak, 9 tak. Był formalny pytanie, dokument. Ciekawe pytanie, które stawiasz. Myślę, że to też jest pytanie, jest też pytanie, czy to będzie pytanie, które będą sobie stawiać ta konferencja wyborcy, teraz? Wyborcy samej, przede wszystkim samej Platformy. Myślę, że tam... potrzeba tej żelaznej miotły jest najsilniejsza i samej będą sobie stawiać pytanie, dlaczego było tak, jak przed chwilą rozmawialiście, tak, że się nie udało tego zrobić wcześniej niż przed tym, jak panowie się pojawili w Pałacu Prezydenckim. Bo tak naprawdę idąc dalej, no są tylko dwie możliwości w tej chwili, tak? Albo będą panowie w więzieniu, Wąsik i Kamiński, albo prezydent, tak jak mówił Patryk przed chwilą, no tak, też jeszcze raz to prawo łaski zastosuje to prawo łaski
wtedy może dojść do jakiejś deeskalacji. Jutro też jest orzeczenie, ma być orzeczenie z Sądu Najwyższego, na które liczy Szymon Hołownia, ale też nie da się w nieskończoność odsuwać tego posiedzenia Sejmu, bo trzeba uchwalić, nowa koalicja musi uchwalić budżet. Wchodzimy im się, że też jasne było. Budżetu. To tylko jedno zdanie, że wydaje mi się, że też takim jasnym celem politycznym było to, że to posiedzenie zostało odsunięte z obawy o mobilizację większej liczby ludzi na te demonstracje Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak niektóre ruchy Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości mobilizowały wyborców. W czerwcu Donald Tusk i przecież komisja, która dokładnie miała tak zajmować się wpływami komisja rosyjskimi, tak zwana ustawa Lex Tusk, tak? Tak, no i wtedy ówczesna opozycja nie miała wątpliwości, że te działania PiS-u napędzają elektorat do udziału w tej demonstracji. No to teraz zakładam, że większość nie chciała dać takiego pretekstu do napędzania elektoratu PiS-u na tę demonstrację. Jeszcze Patryk, do ciebie pytanie, bo mówiłeś, że jeżeli chodzi o sam chaos, że to przede wszystkim narracja Prawa i Sprawiedliwości i chciałoby Prawo i Sprawiedliwość pokazać Polakom, że tak krótko po zmianie władzy właśnie w jakimś chaosie tkwimy, ale czy patrząc na tę sytuację, ale także no szerzej, bo jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to tak naprawdę zmiany wszystkie dopiero przed nami, to się jeszcze nie zaczęło w ogóle. To czy my nie jesteśmy naprawdę w jakimś niebezpiecznym zupełnie punkcie i nie mówię tutaj o winie nowej władzy czy starej władzy, tylko częściowo jednych i drugich absolutnie, bo na przykład samo przejęcie mediów publicznych uważam, że odbyło się, nie tylko ja uważam, ale masa ekspertów przecież, że odbyło się w sposób z prawem niezgodny, co zwiastuje też działania w wymiarze sprawiedliwości na przykład. Tak pozwala przypuszczać, jak część z nich może wyglądać. Czy jesteśmy w każdym razie w jakimś niebezpiecznym miejscu i to zaognienie sytuacji może naprawdę gdzieś na absolutne manowce nas, nasze państwo zaprowadzić? No ale to zaognienie sytuacji bierze się z bardzo konkretnych ruchów, jeśli chodzi o, bo to są, uważam, dwa osobne przypadki. Zaognienie, jeśli chodzi o spór dotyczący Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, bierze się z tego dualizmu prawnego, przed którym ostrzegali prawnicy w momencie powoływania Izby Kontroli Nadzwyczajnej, później Izby Dyscyplinarnej, likwidowania. Mieliśmy szereg orzeczeń połączonych Izb Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wskazywały na to, że będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do momentu, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, miało wszelkie narzędzia, żeby betonować i utrzymywać ten system, no to wtedy szala przechylała się na tę stronę. Kiedy mamy nową większość, która uznaje, że te zmiany były niekonstytucyjne, jest próba zawracania z tej drogi, no to jeszcze bardziej ta rzeczywistość prawna się rozjeżdża. Wspomniałeś o ustawie o mediach. Owszem, widzę opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rzecznika Praw Obywatelskich, opinię profesora Piotrowskiego, który mówi, że działania ministra Sienkiewicza były niezgodne z konstytucją. No, nasza wiedza też absolutnie pozwalałaby taką tezę postawić. Przyjmujemy, że tak jest, aczkolwiek za tą zmianą poszedł jeszcze kolejny ruch, który według mnie i z tego, co ja słyszę, czyli postawienie w stan likwidacji budzi mniejsze wątpliwości, dlatego to, co powiedziałeś, że na podstawie tego można zakładać, że tak będą wyglądały wszystkie inne ruchy, część tych ruchów, no moim zdaniem jest dość dużym i swobodnym założeniem, pod którym ja jeszcze bym się nie podpisywał, bo nie widziałem na razie takich działań. Przypomnijmy, że jest zapowiedź, że zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa dokonają się na drodze zmiany ustawy, a nie tylko uchwały, więc jednak te zapowiedzi są nieco inne. Mówimy o zmianach ustawowych, a nie o zmienianiu KRS-u, Sądu Najwyższego, na przykład uchwałami. Michał Kolanko, na twardo będą zmiany w sądownictwie przeprowadzane, czy niekoniecznie jednak koalicja, myślę, że skoro koalicja 15 października powiedziała A w sprawach dotyczących mediów, i teraz zakładam, że powie też B, czy będzie powie B w sprawie Wąsika i Kamińskiego, to będzie też C, D i E dalej, jeśli chodzi o zmiany właśnie tak jak w Trybunale, w KRS, czy w Sądzie Najwyższym. Natomiast na razie ta koalicja jest w tej logice, tak, że trzeba dowieść to, o czym mówił Donald Tusk wcześniej, czyli dowieść tą żelazną miotłę.
Tego chcieli wyborcy. Tak, rozmawialiśmy, mówiliśmy wcześniej, że prawdopodobnie wyborcy trzeciej drogi sobie trochę inaczej to wyobrażał. Tam hasło było trzeciej drogi, było już nikt tego nie pamięta oczywiście. Hasło wyborczych ostatnio mam wrażenie, że z tym kłócaniem się, tak? Takie... Dość kłótni do przodu. Tak, to no i średnio wpadało momencie, w hasło wyborcze. W pewnym momencie pytanie, kiedy będzie moment, kiedy to napięcie, które, bo w kuluarach się też o tym mówi, że w kuluarach się mówi o tym, że to napięcie jest wewnątrz i rządu, i tej koalicji, ono na razie jeszcze nie wychodzi na zewnątrz, tak? Na różnych polach, różnych płaszczyznach, dotyczących różnych spraw. No ale do czego zmierzam? Że w pewnym momencie to napięcie na tle tego, że no miało być, że są różne też ambicje i wektory dla Szymona Hołowni, dla Donalda Tuska, co jest względem na wybory prezydenckie. Szymon Hołownia potrzebuje 50+. Napięcie być może kiedyś, już w tym roku, w najbliższych miesiącach się ujawni na zewnątrz bardziej. Na razie wszyscy, myślę, starają się robić dobrą minę do takiej gry, jaka jest. Poseł Paszyk, przewodniczący Paszyk też próbował to, czy robił to przed chwilą. Patryk Michalski, pytanie o to, czy faktycznie, jeżeli chodzi o wewnętrzne relacje tych czterech największych podmiotów tworzących nową koalicję, no ale one też składają się z mniejszych, mowa o Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polsce 2050 i Lewicy, czy tam po prostu szybko pojawią się nie tylko napięcia, ale i rysy pęknięcia i no, sytuacja będzie na tyle niekorzystna może dla nowej koalicji, że przed Prawem i Sprawiedliwością otworzyć się może szansa uzyskania sejmowej większości. To jest jedna z opcji, które możemy gdzieś dzisiaj w takiej dość dalekosiężnej perspektywie, ale brać jednak pod uwagę, czy jakiś absolutnie to jest twoim zdaniem księżycowy scenariusz? Księżycowy nie, ale wydaje mi się, że jednak bardzo mało prawdopodobny, dlatego że przy każdej opcji pęknięcia, ewentualnego pęknięcia, liderzy dojdą do tego wniosku, że ich wyborcy im tego nie wybaczą, bo to przecież ludzie, którzy no, mieli być skazani na siebie po to, żeby odsunąć PiS od władzy. Więc myślę, że jeśli ta koalicja będzie trwała w tej pierwszej kadencji, no, to ona do końca tej kadencji dojedzie chociażby właśnie pod tym wspólnym hasłem, byleby Prawo i Sprawiedliwość nie wróciło do władzy, bo ma na tyle inny pomysł na Polskę, że wolimy ucierać nasze stanowiska wewnątrz koalicji niż oddać władzę PiS-owi. Myślę, że to będzie ta główna myśl, a co do różnic, one są. Przecież umowa koalicyjna jasno pokazuje, że nie każda ze stron może być tak samo zadowolona. Lewica myślę, że liczyła na wiele więcej, jeśli chodzi o swoje postulaty. Szczególnie Szymon Partia Hołownia, Razem. Szczególnie Partia Razem, która zresztą wiemy, nie weszła do rządu, przygląda się temu, zagłosowała za. Przed wyborami samorządowymi myślę, że będziemy obserwowali, że trzecia droga będzie kładła akcenty w stronę bardziej wyborców konserwatywnych. Widzimy też, że kwestia aborcji na pewno nie zostanie rozwiązana w taki sposób, jak życzyliby sobie wyborcy lewicy. Więc te różnice są, ale też wydaje mi się, że czymś nowym, zobaczymy czy to się utrzyma, jest mówienie wprost o tych różnicach, przynajmniej na początku. Mówię przy okazji prezentowania tych postulatów. I to, że sama dyskusja się w tej koalicji toczy, też nie jest niczym dziwnym. Widzieliśmy doskonale to, co się działo w Zjednoczonej Prawicy, jak często ostre były te dyskusje, jak one też były ukrywane. To oskarżenia o zdradę i tak dalej, oczywiście, o sprawowanie polskiej suwerenności, więc, to wszystko więc ja myślę, że zdarzało. Oni dojdą do porozumienia, przynajmniej na ten moment wydaje mi się, że to jest bardziej prawdopodobne. Michał, no, ta frekwencja z 15 października jest takim cementem, klejem, który skleja całą tą koalicję. Zresztą politycy tej koalicji dosyć otwarcie też w kuluarach o tym mówią, że czują tą frekwencję. Zresztą nie przez przypadek Donald Tusk nazwał koalicję 15 października koalicją 15 października. Ciekawi mnie też ten model, no bo na przykład jeśli chodzi o ustawę dotyczącą mieszkań, no to na razie było krótkie spięcie gdzieś tam było na Twitterze szefa klubu posłanka Żukowska, szefa klubu Lewicy, mówiła, że Lewica się nie zgodzi na to rozwiązanie, które zaproponowało Ministerstwo Rozwoju. To było na razie bardzo takie krótkie i szybko przysypane przez inne wydarzenia. Natomiast pytanie, czy będzie taki model, jak był model za czasów Zjednoczonej Prawicy, że te ustawy, które nie miały po prostu szans na to, że będą przechodzić, no, nie były po prostu procedowane dalej w większości przypadków. Gdy Ziobro mówił to nieformalne weto, no to, to koalicja wtedy się z tamtych rzeczy, z tych ustaw wycofywała. Więc zobaczymy, jak będzie tutaj na przykład nie, ustawa o związkach partnerskich,
Czy wspomniana aborcja? No pytanie, czy będzie powrót do tej idei referendum, tak? Czy to w ogóle Szymon Hołownia będzie w stanie przeforsować? No ale właśnie, jeśli Szymon Hołownia będzie tym politykiem, który ostatecznie, nie wiem jak to się dzisiaj do końca jeszcze skończy, wyśle dwóch rozpoznawalnych polityków PiS do więzienia, no to jego szanse na to, że zdobędzie jakieś głosy po tej prawej stronie i też szanse całej trzeciej drogi w wyborach samorządowych na przykład, być może też w europejskich wyborach prezydenckich, bo przecież Władysław Kosiniak-Kamysz już mówił, że sugerował, że poprze Hołownię, no mogą być może to być po prostu trudniejsze, nawet dużo trudniejsze niż jeszcze wcześniej. I myślę, że Szymon Hołownia dzisiaj, gdy też mówi o tym spokoju, o tym, nawet powiedział o kryzysie konstytucyjnym czy konstytucyjno-prawnym dzisiaj, to też o tym sobie, z tego sobie sprawę zdaje. Ja tylko jak mogę, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem, jeśli Szymon Hołownia wyśle polityków PiS do więzienia, tak no uważam, że to jest no, zbyt jednak daleko idące uproszczenie i tak, że też powinniśmy dbać o to, żeby takie uproszczenia nie były powtarzane, no bo marszałek Sejmu po wyroku prawomocnym na drodze jakby decyzji administracyjnej pewne rzeczy stwierdza. Owszem, wiem, że Sąd Najwyższy zakwestionował, ale jednak rola Szymona Hołowni jest tutaj no, bardzo ograniczona ale i to on nie jest, on wysłał ale polityków on jest, do więzienia. Ale no ale jeżeli chodzi o tego pozbawienie no, nie, no, kto wydał wyrok? No, sejmowego nie, mandatu, no to jednak absolutnie. To jest marszałek Sejmu. No bo ale ta decyzja, no, ale ta decyzja mógł administracyjna. Mógł to przeciągać, mógł nie marszałek wiem, Sejmu jest zobowiązany, nie, tak jest zobowiązany do wydania decyzji natychmiastowo w momencie, kiedy zapada prawomocny wyrok, sprawdzi kwestie formalne, tam jest cała dokładnie opisana procedura, ale jednak marszałek, ale są prawnicy... Ale w międzyczasie się wydarzył, to też jednak nie jest... Ale no jak, no ale Sąd Najwyższy dopiero ocenia decyzję marszałka Sejmu. Tu się chyba zgodzimy. Więc najpierw marszałek Sejmu musi ją podjąć, żeby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli się dopiero odwołać. Więc ta droga jest drogą proceduralną. Więc mówienie, że marszałek Sejmu kogoś posłał do więzienia, uważam, że jest no, po prostu uproszczeniem. To są, tak, ale w polityce są nie tylko procedury, tylko też są skróty myślowe. I taki skrót, myślę, że będzie funkcjonował. W końcu nie przez przypadek też uważnie obserwuję to, co mówi Szymon Hołownia. Nie przez przypadek chyba w rozmowie z Jackiem Gądkiem no, powiedział, że on jest tylko notariuszem. Że nie ma, że to jest tylko jego rola. Bo ja się nie dziwię, tak, że sytuacja Hołowni dzisiaj jest złożona, że musi się zderzyć, prawda, jeśli oczywiście nie wiem, jak to się skończy, ale no może się zderzyć z takim skrótem myślowym, tak, że, no bo on też jest w centrum mimo wszystko tego wszystkiego. Donald Tusk dzisiaj pierwszy raz dopiero myślę, że wprost tak jakieś nową narrację próbował całej tej sytuacji nawet. Ja też zastanawiam się, na ile to wszystko się po prostu już nie wymknęło wszystkim spod kontroli. I Hołowni, i Tuskowi, i Pałacowi Prezydenckiemu. To wszystko działa na takiej zasadzie trochę ad hoc, już nie mówiąc o samym PiSie. To na koniec o Jarosławie Gowinie, byłym wicepremierze i szefie porozumienia, trochę porozmawiajmy. Dzisiaj Jarosław Gowin stanął przed komisją śledczą, która zajmuje się sprawą niedoszłych wyborów kopertowych. To przesłuchanie Jarosława Gowina jakoś szczególnie zapadnie opinii publicznej w pamięci. Pojawiły się tam jakieś informacje, które mogą być, nawet jeżeli nie przełomem, to jakimś bardzo istotnym wkładem w naszą wiedzę o wyborach kopertowych. To było jakieś bardzo istotne przesłuchanie. Czy niekoniecznie, czy Jarosław Gowin potwierdził w zasadzie to, co wiedzieliśmy na ten temat, Patryk Michalski? Jako dziennikarze, myślę, w naszej bańce śledziliśmy wiele wypowiedzi polityków Porozumienia, więc duża część tych informacji, które padły, nieoficjalnie wcześniej już się gdzieś pojawiały, ale dla opinii publicznej to mogło być interesujące, no gdyby nie to, że to nie było wydarzenie dnia, bo jednak sprawa panów Kamińskiego i Wąsika zdominowała tę przestrzeń medialną. Politycy PiS mówią o kapiszonie. No tak, to jest... Tak, słyszałem te komentarze. Ja uważam, że to, co zapadnie informacyjnie i też to jest ważne, że przecież wszyscy ci, którzy zeznają pod przysięgą, więc w teorii przynajmniej no, muszą liczyć się z tym, że gdyby kłamali, to poniosą za to odpowiedzialność. To myślę, że takie zdania, które zapadną i przebiją się z tego dzisiejszego przesłuchania, pierwszej części, bo jutro jest kontynuacja, to, że według Jarosława Gowina pomysłodawcą wyborów kopertowych był Adam Bielan. Druga rzecz to, że Jarosław Kaczyński obawiał się przegranej Andrzeja Dudy i to nie z Małgorzatą Kidawą-Błońską, która miała bardzo słabe wyniki, zanim została wymieniona na Rafała Trzaskowskiego, tylko obawiał się przegranej z Szymonem Hołownią.
Kolejna rzecz to to, że rzekomo miał do Jarosława Gowina podejść Zbigniew Ziobro i bezosobowo powiedzieć, że nakazano mu jakby użycia prokuratury względem Gowina, przeszukania jego decyzji, decyzji jego rodziny. Po tym, jak były wicepremier sprzeciwiał się tym wyborom kopertowym, uważam, że to jest ciekawe, jeśli rzeczywiście Zbigniew Ziobro jako były prokurator generalny, minister sprawiedliwości powiedział, że nie zdecydował się na użycie prokuratury, to pytanie kto, bo użyta została forma bezosobowa, nakazano. Myślę, że to wymaga tutaj, wymagałoby jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia. No, ciekawe, czy Zbigniew Ziobro będzie w stanie, jeżeli chodzi o jego stan zdrowia, w jakiejś bliskiej perspektywie przed komisją zeznawać, to oby jego stan zdrowia na to pozwolił. Michał Kolanko i pytanie o to samo w zasadzie, czyli o przesłuchanie Jarosława Gowina. Myślę, że było takim przypomnieniem dla opinii publicznej. Czy petarda? No też mieliśmy unikać dualizmu, duopolu. Myślę, że to było przypomnieniem, że w ogóle ten proces się rozpoczął, w sensie proces polityczny, w jakim jest, że był jasny proces polityczny po prostu przesłuchań przed tą komisją, następnymi komisjami, będzie przecież jest ich dużo więcej i więcej jest w planie. Więc myślę, że ciekawsze będą jednak przesłuchania tych, którzy mieli zdaniem Gowina też te decyzje podejmować. I o których też już opinia publiczna wie, że te decyzje zapadały, czy było to przerzucanie się odpowiedzialnością, tak, to może być ciekawsze. No ale jest też ogólne pytanie, czy opinia publiczna dzisiaj, gdy tak dużo się dzieje i będzie się działo równolegle, tak? Czy jest w stanie konsumować to wszystko? Jest w stanie to skonsumować, tak? Może musiałoby być tak naprawdę jakiś duży, nowy news albo coś, co ujawnią politycy w przyszłości, żeby chyba to mogło jakąś, żeby tą taką bieżącą narrację dnia zmieniło. No będziemy się posiedzeniem komisji przyglądali jutro. Jarosław Gowin tak wraca, część dalsza tego przesłuchania. Tymczasem bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Patryk Michalski, Wirtualna dziękuję Polska, bardzo. Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam na kolejną odsłonę Wieczornego Ekspresu. Już za chwilę połączymy się z Janem Śpiewakiem, żeby porozmawiać o wczorajszym zaskakującym, być może dla wielu osób, oświadczeniu w mediach społecznościowych Kuby Wojewódzkiego na temat jego biznesu, już niebyłego w zasadzie jego biznesu z Januszem Palikotem. Ja zaczynałam, jak byłam jeszcze stażystką w 2007 roku, to rzeczywiście w tych redakcjach w tamtym czasie to była jakby norma, tak? Jakby norma akceptowana, takie zachowania. Natomiast wydaje mi się jednak, że Gazeta Wyborcza była szczególnym miejscem, o czym rozmawiałam w niedzielę zresztą na gali Tygodnika Wprost z naszą dziennikarką, która pracowała w Gazecie Wyborczej i powiedziała, że ona po prostu takie sceny, do których dochodziło w Gazecie Wyborczej, nie było nigdzie, nie było w żadnej redakcji. Czy wszędzie było strasznie, a tam było najstraszniej? Tam było najgorzej. W takim sensie, że... A co to znaczy strasznie? To co się działo? W takim sensie, że nawet gdzieś na służbowych mailach była poczta, która wskazywała na jakieś molestowania, na zachowania bardzo nieetyczne i nikt na to nie reagował. Więc ona z całym swoim dorobkiem i pracą po prostu nie mogła tego zrozumieć, że środowisko bardzo moralizatorskie ze strony właśnie Gazety Wyborczej dopuszcza się takich rzeczy. Jak ona dosyć szybko mówiła, że odeszła z tej Gazety Wyborczej, bo nie mogła tam wytrzymać i zawsze uważa ich za hipokrytów. Więc dla mnie to jest jakby powiedzenie pod latarnią najciemniej jest chyba najlepszym określeniem do tego, bo przecież to z jednej strony to wszędzie oczywiście się zdarza. Środowisko dziennikarskie jest wyjątkowo, mam wrażenie, momentami patologicznym środowiskiem w zachowaniach. Kolejnym gościem Wieczornego Ekspresu jest Jan Śpiewak, działacz społeczny Fundacja Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Dobry wieczór, serdecznie witam. Dobry wieczór, witam państwa. Można o panu powiedzieć palikotolog, od miesięcy śledzi pan losy alkoholowych biznesów Janusza Palikota, także tych z Kubą Wojewódzkim. Wczoraj oświadczenie pojawiło się telewizyjnego gwiazdora, w którym odcina się od filozofa i byłego polityka Janusza Palikota, rezygnuje ze wspólnego działania w tym właśnie alkoholowym biznesie. Wzruszył się pan, czytając te słowa? Bo tam przeprasza Kuba Wojewódzki. Nie, absolutnie się nie wzruszyłem. No, Kuba Wojewódzki po prostu postanowił zrzucić Janusza Palikota z sign, czy wrzucić go pod autobus, jak to się czasem mówi, trochę z angielska. No, próbuję
że tak powiem, pozbyć się odpowiedzialności i przerzucić winę za coraz większą aferę gospodarczą, jedną z pewnie z większych afer gospodarczych, tak prawdopodobnie będziemy o tym mówić za parę lat w historii III RP, z siebie, tak? I zrzucić tą winę jedynie na Janusza Palikota, no co jest dramatyczną próbą, ale oczywiście w Polsce nie takie rzeczy się udawały. Kuba Wojewódzki przecież wyszedł cało z afery z Kędzierskim, gdzie przecież żartowali o gwałceniu Ukrainek, o kopaniu ich i tak dalej, no bo przecież skandal dyplomatyczny wręcz i nic mu to nie zaszkodziło, więc nie zdziwię się, jak Kuba Wojewódzki dostanie teraz pracę w nowym liberalnym TVP i będzie tam miał swój program i będzie dalej tłumaczył nam maluczkim, na czym polega kultura, tak jak to robi dzisiaj w TVN-ie i niestety w tygodniku Polityka. To chyba nie z Kędzierskim, tylko z Figurskim, jeżeli chodzi o... O, przepraszam bardzo, historię, przepraszam. Prawda? Więc zwracamy honor redaktorowi Kędzierskiemu, bo tutaj on żadnych win w tym obszarze nie ma. A jeżeli chodzi o te sprawy, no jest jednak śledztwo prokuratury. No skąpo prokuratura informuje o tej sprawie, co z jednej strony chyba nie jest jakieś tam zaskakujące. Zawsze ta formułka dla dobra śledztwa nie ujawnia się szczegółów, ale nie wierzy pan, że to zostanie wyjaśnione? W końcu mamy teraz mieć apolityczną prokuraturę, więc ani ze starą władzą nie będzie, ani z nową związana, to jeżeli faktycznie wina jest i była jakaś Janusza Palikota, Kuby Wojewódzkiego, to może będzie i kara. No miejmy taką nadzieję. Faktycznie śledztwo w prokuraturze we Wrocławiu, z tego co się orientuję, jest prowadzone już od wakacji. Tych zawiadomień jest bardzo, bardzo dużo. Wiem, że setki? Też postępowanie w tej sprawie... Tak? To mogą być setki zawiadomień, jeżeli chodzi o... Z kim nie rozmawiam, kto jest poszkodowany przez Palikota i Wojewódzkiego, mówi, że złożył zawiadomienie do prokuratury. I myślę, że jeszcze nie mamy takiego momentu, kiedy... No dopiero ludzie teraz akceptują, prawda? No jest, jeśli ktoś zainwestował w coś, komuś, kto bardzo ufał kogoś, tak? No bo umówmy się, po co Kuba Wojewódzki był w interesie Janusza Palikota? No był po to, żeby ludzie zaufali w ten biznes, żeby zainwestowali swoje pieniądze. On po prostu dawał twarz, on legendował ten biznes, tak? Rola Kuby Wojewódzkiego tutaj była bardzo istotna. No i pogodzenie się z tym, że czyjś idol, że człowiek, którego się ogląda, któremu się wierzy, którego się widzi w mediach, które przecież nie kłamią, jakby media miały kłamać, no jak, gdzie? Prawda? Nie, media są od tego, żeby mówić prawdę. To są ludzie, którzy, to są wielcy, wybitni autorytety, prawda, z TVN-u i tak dalej. Król TVN-u, tak? I nagle tu się okazuje, że nie ma pieniędzy. Ja opublikowałem na moich mediach społecznościowych taką relację wdowy, matki, dzieci, która zainwestowała duże pieniądze właśnie w biznes Janusza Palikota i Wojewódzkiego i nie ma teraz tych pieniędzy, które potrzebuje po prostu na życie, tak? Ale ona pisze o tym, że ufała im, że jakby wierzyła w nich i teraz i ten proces jakby akceptacji tego, że ci ludzie nie byli jej przyjaciółmi, że byli tak naprawdę sępami, które korzystały na łatwowierności, naiwności tych ludzi, żeby się dorobić majątków, no jest pewnym psychologicznym problemem, więc myślę, że jak ci ludzie zaakceptują fakt, że jednak nie był to, w mojej ocenie, nie był to po prostu tylko zwykły, prawda, nieudany projekt biznesowy, tylko że jednak dochodziło tam prawdopodobnie do kryminalnej działalności, no to tych zawiadomień może być jeszcze więcej. Tak więc w prokuraturze mamy dziesiątki zawiadomień, mamy śledztwo również prowadzone z tego, co wiem, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, które ma podobno zostać zlikwidowane. To jest na pewno bardzo wielowątkowe śledztwo, ale też najwyższy czas, żeby Adam Bodnar objął je nadzorem osobistym. My słyszymy jakiś plot o tym, że Kuba Wojewódzki ma być teraz w TVP, no jakby nie możemy do tego dopuścić. No nie może być tak, że kolejna afera i nikt za to nie odpowie. No, Janusz Palikot rozbija się po drogich restauracjach, cały czas prowadzi życie multimilionera, mimo że na papierze nie ma nic. Kuba Wojewódzki jeździ w samochodach wartych milion złotych, a w tym oświadczeniu żali się na to, że jego przyjaciele, którzy pracowali dla jego spółki, nie mają zapłacone. No nie wiem, Kuba, to może zapłać ze swojej kieszeni. Znaczy, to jest taka chucpa, to jest taka bezczelność, to jest po prostu establishment III RP w pigułce i wydaje mi się, że mam nadzieję, że kiedyś powstanie bardzo dobry serial, oczywiście jak się znajdzie odważny producent, który wyłoży na to pieniądze, bo jak wiemy o ludziach typu Palikot i Wojewódzki źle się w Polsce raczej mówić nie wolno po prostu. No,
Mówimy, znaczy pan mówi, ja pytam, pan mówi. Pan mówi, pan nie, nie najlepiej, nie najlepiej. Mam wrażenie, że temat jakby na skalę tego, co się wydarzyło, no nie jest traktowany wystarczająco. Bo trochę dużo się dzieje w ostatnich dniach też, trochę dużo się dzieje jakby, prawda? To myślę, że też no to prawda, to temat prawda. Ministrów Kamińskiego, Wąsika, no jest dosyć dużą to, sprawą. To są te błyskotki, tak? Jakby my, jakby, ja, wie pan, jakby a propos tego Wąsika i Kamińskiego, tak? No jakby i o tej reformie sądów, jakby czy ktoś pamięta o aferze reprywatyzacyjnej? Czy ktoś w ogóle pamięta o tym, że w Warszawie skradziono kilkaset nieruchomości, że okradziono majątek wart miliardy złotych? Jednego wyroku w tej sprawie nie było. W sprawie Kamińskiego i Wąsika 16 lat, żeby wydać prawomocny wyrok, a tutaj jest afera, która jest totalnie nierozliczona. No dobrze, ale wyroki to jedno, a działania prokuratury to drugie. No, ale żeby tak nie było w tej sprawie znowu, że mamy znowu kolejny Amber Gold, czy mamy znowu jakąś aferę w typu Skok Wołomin, może nie aż tak wielka jak Skok Wołomin, bo tu mówimy o kwotach ćwierć miliarda, 300-400 milionów, tam prawdopodobnie sumy były większe, ale to są olbrzymie kwoty, które wyparowały i dotyczą, i ludzie, którzy to zrobili, są ludźmi z pierwszych stron gazet. Janusz Palikot miał w maju okładkę Newsweeka. Jakub Wojewódzki ma cały czas swój felieton w polityce i cały czas prowadzi program w TVN-ie. To są potężni wpływowi ludzie, którzy po prostu oszukali multum Polaków, tak, którym im zaufało, teraz nie mają tych pieniędzy. No i jakby o co chodzi? To jest bardzo ważna sprawa dla polskiego życia publicznego i abstrahując też od tego, że ci ludzie reklamowali nielegalnie alkohol, bo od tego się zaczęła moja rola w tej kwestii, tak? Od zwalczania tej kultury narkotykowej w Polsce, która jest coraz bardziej brutalna, która jest coraz bardziej wulgarna, która zatacza coraz większe, szersze kręgi i chodzi o to, żeby po prostu była jakaś sprawiedliwość w Polsce. To jeszcze jedno, myślę, kluczowe pytanie, jeżeli chodzi o Kubę Wojewódzkiego i Janusza Palikota. Pana zdaniem, pan nie wiem, ma przekonanie, że to nie jest po prostu nieudany biznes, tylko to od początku do końca był biznes obliczony na taki właśnie finał, na to, żeby te setki milionów złotych wyparowały, a w zasadzie no, nie wyparowały, tylko zostały przeniesione w miejsce takie, o którym nikt nie wie, gdzie się znajdują. Którą z tych wersji pan obstawia? Może ma pan przekonanie, że to jest jedna z tych dwóch wersji? Ja oczywiście muszę być ostrożny procesowi, ale w mojej ocenie no, nie ma takiej możliwości, żeby cała ta suma, ta kwota, która wyparowała tylko dlatego, że Janusz Palikot nie umie uprawiać biznesu, jest fatalnym biznesmenem, tak? Jeśli słyszymy o tym, że kampania reklamowa z udziałem Kuby Wojewódzkiego, co mówił sam Janusz Palikot, kosztowała 8 milionów złotych, to pytanie jest takie, ile oni wydali pieniędzy na marketing, dlaczego angażowali na przykład w kampanie reklamowe Iggy Popa, jakieś inne gwiazdy, to w ogóle nie miało żadnego sensu. Umknęło mi, że Iggy Pop był zaangażowany nawet. No, bo to jakby, no nie tylko, no bo to jest absurdalne, nie? Jakby pewnie nie wiadomo na co. Na marketing się wyprowadza zawsze mnóstwo pieniędzy. Pośrednicy, o którym wiemy z raportów audytu, para audytu, który był zrobiony przez jednego z inwestorów, wiemy, że brali do 40% tego, co przekazywali w środkach, tak? Czyli jakby no tak nie działają normalne biznesy, że się bierze 40% prowizji od tego, co się zainwestuje, tak? Więc mam, ja znam historię przynajmniej jednej osoby, która wpłaciła pieniądze po Januszowi Palikotowi i nie dostała ani żadnej odpowiedzi, ani nie dostała żadnej umowy, czyli po prostu wpłaciła i te pieniądze zniknęły. No jak to inaczej traktować, niż jak po prostu zwykłe wyłudzenie? Znam panią, która pożyczyła Palikotowi pieniądze pod zastaw jakiejś maszyny, i ten zastaw nigdy nie został zrobiony i pieniędzy nie ma. Jak my mamy to traktować, panie redaktorze, jeśli nie jak po prostu rozbój w biały dzień, tylko robiony przez bardzo kulturalnych ludzi z establishmentu warszawskiego, którzy miziają się z aktorami Teatru Nowego, z Jackiem Poniedziałkiem, z Magdaleną Cielecką, z panem Warlikowskim, którzy są obecni po prostu na salonach. Czym się to różni od rozboju na Pradze, na Szmulkach, prawda? Ja mieszkałem na Pradze, tam jest całkiem bezpiecznie. Wolałbym mieć za sąsiada kogoś ze Szmulek niż Janusza Palikota czy Kubę Wojewódzkiego. Na pewno bym się czuł bezpiecznie. To jeszcze na koniec tylko jedno pytanie, bo jak rozmawialiśmy wczoraj na ten temat też telefonicznie, mówił pan, że to test dla nowej władzy. Czy umie rozliczać swoje elity? Faktycznie to może być taki papierek lakmusowy, test dla ekipy Donalda Tuska, czy już bardziej konkretnie dla ministra sprawiedliwości i póki co prokuratora generalnego Adama Bodnara. Jak pan to widzi?
Absolutnie tak, no absolutnie tak. No. Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki to byli wielcy zwolennicy obecnej władzy, bardzo pomagali tej władzy. No, Janusz Palikot był posłem Platformy Obywatelskiej, potem jako Ruch Palikota wspierał rządy Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy głosowanie chociażby w sprawie o podwyższenia wieku emerytalnego, które by nie przeszło bez wsparcia Janusza Palikota. Więc to był element tego układu władzy Janusz Palikot przez wiele, wiele lat. On ma ogromne wpływy. Jakichś powodów śledztwa, które były toczone w sprawie, których toczyły się, prawda, w jego sprawach, na przykład jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe, były umarzane. Nie wiadomo do końca, co się stało z jego majątkiem. Nie wiadomo do końca, sprawy związane z wyprowadzaniem pieniędzy z klubu, jego partii też nie zostały nigdy rozwiązane. No jakby to są bardzo poważne zarzuty. Ja mam wrażenie, jakbym był jakimś po prostu wołającym na puszczy. No jakby król jest nagi. A pan Adam Bodnar powinien się spotkać z ofiarami Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego, objąć to śledztwo o nadzorem, wspomóc tych ludzi, tak jak tą panią, która jest wdową. Może niech teraz też fundusz wsparcia, prawda, sprawiedliwości, który był wydawany za czasów Ziobry na wspieranie politycznych akolitów, żeby on może został teraz wydany na pomoc ofiarom Wojewódzkiego i Palikota. Adam Bodnar ma ogromnie wiele do udowodnienia i tak jak mówię, powinien objąć to śledztwo osobistym nadzorem. Nie może być tak, że ono trwa już 7-8 miesiąc, a my tak naprawdę nic o tym nie wiemy. Zniknęło ponad ćwierć miliarda złotych i wszystko jest w cacy. No to tylko mam też wątpliwość, czy na pewno Fundusz Sprawiedliwości powinien być wydawany na taki cel, na zwrot środków zainwestowanych tym, którzy powierzyli pieniądze alkoholowemu biznesowi Palikota i Wojewódzkiego. Tak? Mówimy o sytuacjach, którzy... Nie, no jasne, są pewnie tam też dramatyczne. Nie mówię o ludziach, którzy zainwestowali. Ja wie pan, ja też jestem w trudnej sytuacji, bo ja uważam, że biznesy alkoholowe powinny padać, tak? To byłoby na pewno dużo zdrowsze dla Polaków, gdyby te biznesy nie przynosiły horrendalnych zysków. Więc też pytanie jest, jak to jest możliwe, że w kraju, który pije dwa razy więcej alkoholu niż w latach 90. można położyć biznes alkoholowy, tak? Jakby, jak to jest w ogóle możliwe, tak? W tak rozpitym niestety narodzie, który tak skutecznie niestety elity rozpijają. Więc ja oczywiście, ja z jednej strony kibicuję temu, żeby ten biznes padł, ale z drugiej strony żal mi jest tych ludzi, którzy zaufali temu establishmentowi III RP liberalnemu i zainwestowali pieniądze. I to nie byli też, nie tylko to byli ludzie. Ja słyszałem o emerytach, których dzieci, mówiły, zainwestujcie, ochrońcie pieniądze przed inflacją. Emeryci wydawali swoje pieniądze, bo wnuczek ich zachęcił, bo zobaczył TikToka, prawda, Kuby Wojewódzkiego i Palikota, żeby wpłacić pieniądze i pożyczyć im kasę. No jakby, więc tutaj historii, oni się jeszcze nie odzywają, to jeszcze jest etap taki wczesny, ale będziemy wiedzieć o tym z miesiąca na miesiąc, będziemy o tym wiedzieć coraz więcej. Jak abstynent z abstynentem o alkoholowych biznesach porozmawialiśmy. Bardzo dziękuję. Jan Śpiewak, Fundacja... Niestety nie jestem, bo wypiłem dwa drinki na Sylwestra, ale faktycznie to był mój trzeci raz w zeszłym roku, jak piłem alkohol. Polecam tą drogę każdemu, więc może do abstynencji dojdę. Podziwiam. To ja miniony miałem zupełnie już bez alkoholu i bardzo sobie ten stan chwalę. Bardzo dziękuję. Jan Śpiewak, Fundacja Bezpieczna Polska, dla wszystkich był gościem Wieczornego Ekspresu. A teraz jeszcze przypomnę o smutnym, dramatycznym wydarzeniu informacji tego dnia o śmierci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, częstego gościa naszego programu, łamów Super Ekspresu. Wielokrotnie ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski dzielił się swoimi absolutnie zawsze niebanalnymi, interesującymi spostrzeżeniami. Rozmawialiśmy także kilka miesięcy temu właśnie w Wieczornym Ekspresie i fragment tej rozmowy chcieliśmy państwu przytoczyć. No to absolutnie wielka postać polskiego kościoła, ale nie tylko kościoła, bo przecież wielka postać także, jeżeli chodzi o sektor pozarządowy, o działalność charytatywną, założyciel i szef fundacji imienia brata Alberta, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, nie setkom, ale tysiącom osób z pewnością pomógł. Na początku tego programu powiedziałem o nim: dobry, mądry i odważny człowiek, i myślę, że te trzy słowa świetnie go opisują. Większych nie znam, żeby móc opisać człowieka. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski absolutnie na każde z nich zasługuje. Fragment z programu sprzed kilku miesięcy. Słuchałem bardzo z zaciekawieniem rozmowy moich poprzedników tutaj na antenie. Tam ekonomistów. Informacja o tej składce 8% na służbę zdrowia. Rzeczywiście to jest jeden z największych problemów moim zdaniem społecznych. Również ze względu na starzenie się społeczeństwa i fakt, że
także po pandemii, w wyniku różnych innych zmian, jest naprawdę taka ilość ludzi chorych, że ten system nie jest w stanie zająć się wszystkimi. Te gigantyczne kolejki czy terminy, które się czeka po 2 lata, no one powodują, że statystyczny Kowalski czuje się bezradny wobec tego systemu. Lekarze oczywiście bardzo w porządku, pielęgniarki, ja mam wielki szacunek do tych ludzi, ale to nie jest ich wina. Wina jest tego systemu, który jest chory, ciężko chory, więc odpowiadając tak, no ja już jestem na dobrej drodze, żeby całkowicie wyzdrowieć, no ale system służby zdrowia jest chory i chciałbym życzyć wszystkim, żeby ten system no, stał się lepszy, jak będą korzystać, kiedy zajdzie taka potrzeba. A jeszcze dzisiaj po godzinie 21 na naszym superekspresowym kanale przypomnimy ostatnią rozmowę, ostatni wywiad księdza Isakowicza Zaleskiego w Wieczornym Ekspresie. Wywiad sprzed 3 tygodni, który prowadził mój redakcyjny kolega Kamil Szewczyk. Jak zwykle bardzo poruszające spotkanie, tym bardziej dzisiaj w dniu śmierci księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego. No wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że ostatnie spokojnego wieczoru Państwu życzę i wszystkiego dobrego w nowym roku. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.